Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, który nagrywam specjalnie dla Was i specjalnie na Wasze życzenie, ponieważ dostałem od Was pełno wiadomości na temat zmiany w prawie budowlanym, zmiany w budynkach bez pozwolenia, czyli że teraz podobno ma wejść 70 metrów bez pozwolenia, 70 metrów na zgłoszenie. Dlatego chcieliście, nagram drugi odcinek na ten temat, aczkolwiek wydaje mi się, że w pierwszym odcinku powiedziałem chyba wszystko, co jest najbardziej istotne. Przede wszystkim w prawie budowlanym, w artykule 29 nie zmieniło się nic i raczej się nic nie zmieni, bo cały czas te budynki, czy to były rekreacyjne, czy gospodarcze, czy jednorodzinne, można było zgłosić, czy nie uzyskiwać pozwolenia, a wystarczyło samo zgłoszenie. Dalej się nic nie zmieniło i to, co było wczoraj powiedziane w telewizji, to jest po prostu cytat z prawa budowlanego, czyli że budynki będą do 70 metrów bez pozwolenia na zgłoszenie. Więc będzie to samo, co jest do tej pory. Tylko po prostu no, trzeba było coś powiedzieć, coś obiecać, trzeba było jakoś to ująć słowa w taki sposób, żeby dużo osób stwierdziło, że skoro jest teraz do 35, a w niedługim czasie będzie do 70 metrów, więc lepiej poczekać, ponieważ można taki budynek bez kierownika, bez planów, bez dziennika, bez nadzoru na proste zgłoszenie 21-dniowe zrobić. Więc skoro chcieliście, żebym się do tego po raz drugi odniósł, więc po prostu się odnoszę. Oczywiście nie wiem, jak będzie to wyglądało. Według mnie jest to tak zwana kiełbasa wyborcza, czyli coś trzeba obiecać ludziom, bo przecież no, na tym to chyba wszystko polega. Jednakże, tak jak mówiłem, to jest to, co było od dawien dawna. Jeżeli budynki jednorodzinne będą, albo inaczej, jeżeli budynki bez pozwolenia, tak jak tu do 35, jako rekreacyjne, będą do 70, jeżeli budynki gospodarcze będą do 70, ok. A dlaczego mówię, że budynki gospodarcze albo budynki rekreacyjne, jeżeli będą do 70, to będzie fajnie? Wiecie dlaczego? Ponieważ budynki rekreacyjne albo gospodarcze nie mają odbiorów, nie mają kierownika, nie mają inspektorów, mają proste plany, które można zrobić samodzielnie, bądź skorzystać z gotowych planów, których jest pełno na internecie. W przypadku budynków jednorodzinnych tego się nie da zrobić. Mając dach płaski, mając konstrukcję 70 m2 zabudowy, musi być to wszystko obliczone przez osoby z uprawnieniami, które Wam zrobią bezpieczny projekt, które przeprowadzą Wam cały proces i będą sprawdzać, czy wykonujecie poprawnie oraz będą nadzorować całą pracę, czy jest tak, jak to powinno być. W przypadku, kiedy budynki byłyby budowane bez tych wszystkich czynności, czyli bez kierownika, bez inspektora, bez nadzoru, tylko na proste zgłoszenie, tak jak te, czyli proste rysunki, ewentualnie niektóre projekty, tak jak na przykład nasze, odbiegają troszkę od innych, bo mają jakieś tam obliczenia nadproża, jakieś tam opisy techniczne większe oraz dużo poradników, jak to wykonać bezpiecznie, zgodnie z warunkami technicznymi, to tam, jeżeli sugerujecie się tym, co powiedział pan premier, po prostu wystarczy proste zgłoszenie, nie ma kierownika, nie ma dziennika, nie ma nadzoru, nie ma inspektora, jest płaski dach, jest wszystko w parterze i jest fajnie. Chciałbym Wam przypomnieć, że w tamtym roku, 19 września, czyli w 2020 roku, nastąpiła zmiana w prawie budowlanym, która też miała uderzyć w te budynki bez pozwolenia, w budynki jednorodzinne. Jednakże jedyne, co się zmieniło, to, że troszeczkę punktów odeszło, a dalej jest tak, jak było. Więc jak chodzi o budynki bez pozwolenia, czyli artykuł 29, po 19 września 2020 roku jedyne, co się pozmieniało, to jest to, że wyleciały tarasy, które nie trzeba zgłaszać, wyleciały jakieś punkty, które były mało istotne i zmieniła się numeracja poszczególnych zgłoszeń, czyli na przykład budynki rekreacyjne nie były to 2A, a jest to punkt 16, albo budynki gospodarcze nie są 2, a jest to punkt 14 i tak dalej, i tak dalej. Pozmieniały się tylko kolejności, wyleciały rzeczy zbędne i w tym przypadku, jeżeli dojdzie to dalej do tego, co jest obiecane, aczkolwiek ja jestem bardziej pewny teraz niż za najbliższe miesiące czy tam lata, że nic się nie zmieni, tylko będzie obiecane, bo przecież Wasz miejscowy plan zmienia się praktycznie co 15 lat. Nawet jeżeli zostanie cała procedura uproszczona w taki sposób, że wystarczy
mieć już ten, powiedzmy, projekt podpisany przez osobę z uprawnieniami, która wam przeliczy całą konstrukcję, podpisze się i tak dalej, i nikt inny nie będzie musiał tego nadzorować, sprawdzać, przyjeżdżać, robić odbiory, tylko wchodzicie, mieszkacie, to musi być według mnie jakoś to dopracowane. Przede wszystkim, nie wiem czy pamiętacie, bo dużo osób nie pamięta, ale jak było głośno niejednokrotnie, jak ktoś wybudował dom do 35 metrów jako samowola budowlana i dom się zawalił i komuś zrobił krzywdę. Jeżeli 35 metrów zrobiło takie szkody, to 70 metrów, wydaje mi się, że to jest to, co jest powiedziane, to jest nierealne. Czyli po prostu, będzie mówione teraz, że domy bez pozwolenia do 70 metrów, każdy się na to nastawi. Jednakże uważam, że po wszystkim się okaże, że nie jest to możliwe, albo zostanie to w taki sposób zrobione, że wasz miejscowy plan nie pozwoli wam na budowę, więc będzie to możliwe, jednakże nie będziecie mogli tego zrobić. Dziwne, ale prawdziwe. Jedyne co wam mogę doradzić w tych niepewnych czasach, jakie są teraz, czyli nie wiemy co przyniesie jutrzejszy dzień oraz czy prawo się zmieni na naszą korzyść bądź na naszą niekorzyść, żebyście zrobili sobie zgłoszenia tych małych budynków, ponieważ są zgłoszenia ważne 3 lata. Jeżeli prawo budowlane zmieni się na niekorzyść waszą, czyli na przykład zmieni się miejscowy plan, w co wątpię, i powie, że możecie budować budynki tylko takie, a nie inne, jeżeli macie zgłoszenie, to prawo nie działa wstecz. Jeżeli macie na przykład wydane warunki zabudowy i macie zrobione zgłoszenie takiego budynku, prawo nie działa wstecz. Czyli jest to 3 lata ważne, po co zgłosiliście. Dlatego według mnie jest to fajna bramka, z której można skorzystać. Ja sam zgłosiłem tutaj 2 budynki, które mają stanąć tam. Jak chodzi o projekty domów bez pozwolenia? Ponieważ dużo osób do mnie napisało, czy będą projekty domów do 70 metrów, takie jak są obiecane, że będzie można budować bez pozwolenia na samo zgłoszenie. Słuchajcie. To było powiedziane wczoraj. Póki co jest na internecie duży wow. Pewnie w biurach projektowych też, bo raczej projektanci o tym nie wiedzą, bo my też współpracujemy z kilkoma i dla nich to też pewnie będzie nowinka. Więc na razie, tak jak mówiłem, ja na waszym miejscu bym się wstrzymał z tymi wszystkimi poszukiwaniami projektów do 70 metrów, zgłoszeniami, ponieważ jest to powiedziane w taki sposób, że ktoś po prostu wspomniał, że może coś takiego się zdarzyć, aczkolwiek w prawie budowlanym jest to od dawna. Różnica między projektem na zgłoszenie 70-metrowym, a projektem na pozwolenie 70-metrowym jest tylko ten skrócony czas. Resztę jest bez zmian, czyli kierownicy, odbiory, geodeci, nadzory itd., itd. Jest tylko ten skrócony czas. Z tego co doczytałem się gdzieś tam na internecie, będzie to samo, tylko to będzie troszeczkę uproszczone, jednakże dalej pamiętajcie o tym, że jakiś czas temu miała być darmowa legalizacja samowoli, która miała mówić, że jest to za darmo, jednakże opinia kierownika i geodety, naniesienie na mapę i inwentaryzacje wszystkie kosztowały więcej niż nowy budynek, chodzi o projekt. Ponieważ musieli przyjechać, porobić instalacje w starym budynku, nie wiedzieli gdzie szły, trzeba było szukać po ścianach, trzeba było sprawdzać, trzeba było liczyć, trzeba było patrzeć, dlatego legalizacja, która miała być darmowa, okazała się 2 razy droższa niż dokumenty na nowy dom. Więc żeby nie było identycznej sytuacji jak tutaj, że po prostu ktoś coś wam naobiecuje, chociaż powiem tak szczerze, nie wydaje mi się, żeby to tak ładnie szło, jak jest powiedziane, ponieważ ktoś musi wam zaprojektować instalację, ktoś musi wam zaprojektować obciążenia, ktoś musi wam zaprojektować stropy, ktoś musi wam zaprojektować nadproża, izolację, przeliczyć współczynniki przenikania ciepła. No wszystko musi być zaprojektowane, więc jeżeli osoba, która nie będzie przy tym, przy tej budowie, to jak ona ma się podpisać pod tym, że bezpiecznie będziecie mogli siedzieć przed telewizorem 24 grudnia oglądając Kevin sam w domu i wam się na przykład strop na głowę nie zawali, bo ta osoba się nie podpisała. Powiem wam tak, dużo jest niewiadomych, dużo mam wiadomości od was. Ja uważam, że póki co polecam się wstrzymać z tymi wszystkimi spekulacjami co do tego, co przyniesie nowy tydzień, co przyniesie nowy miesiąc. Uważam, że trzeba to przeżyć na spokojnie. Uważam, że jest to kiełbasa wyborcza, po prostu trzeba było coś obiecać, bo słyszałem przeróżne zmiany, które miały być i miało być tanio, miało być 700+, i teraz mają być budynki bez pozwolenia i paliwo miało być po ileś i chleb miał być tani.
Słuchajcie, jest to wszystko kiełbasa wyborcza, bo każdy mówi to, co chcecie usłyszeć, a to, czy się wywiąże, to jest inna sprawa. Więc jako osoba, która prowadzi te domki od 2,5 roku i już troszeczkę tych domków przeze mnie na tym świecie powstało, mogę wam tylko tyle powiedzieć, że dla pewności na waszym miejscu zrobiłbym sobie zgłoszenie tych małych do 35, ponieważ jest to ważne 3 lata. Jeżeli w prawie budowlanym ktoś wpadnie na pomysł, żeby skasować na przykład wszystkie do 35 i zrobić tylko do 70 na zgłoszenie bez kierownika, a wasz miejscowy plan na przykład nie pozwoli budować, to tamte osoby, które to wprowadzą, będą kryte, a wy nie będziecie mogli budować już tak naprawdę nic. Więc przemyślcie sobie to, co powiedziałem, czy nie warto zrobić sobie teraz zgłoszenia i żyć sobie w spokoju 3 lata, bo macie 3 lata na rozpoczęcie i jeżeli nie rozpoczniecie tej budowy, to wasze zgłoszenie po prostu wygaśnie, przepadnie i nie poniesiecie żadnej kary. A jeżeli nagle coś się zmieni w prawie budowlanym i okaże się, że rzeczywiście można budować w bardzo prosty sposób, bez kierownika, bez odbiorów, bez instalacji wewnętrznych, bez nie wiadomo czego, że wystarczy prosty projekt, to tamto sobie albo wygasicie i zrobicie sobie nowe zgłoszenie tego 70-cudownego metrowego domu, albo po prostu przeczekacie te 3 lata i samo wygaśnie, albo jeszcze jest jedna opcja, zgłosicie na tym całym miejscu, pisząc oświadczenie, że poprzedniego nie będziecie budować. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wasze wszystkie pytania, ponieważ jest ich naprawdę dużo i nie będę musiał po raz kolejny nagrywać odcinka na temat domu bez pozwolenia do 70 metrów, domu na zgłoszenie 70-metrowego, ponieważ jest to za wcześnie, żeby coś powiedzieć. Ja uważam, że to jest po prostu powiedziane ludziom to, co chcą usłyszeć, ponieważ ceny materiałów budowlanych w ciągu kilku miesięcy poszły 100% w górę, o tym się jakoś nie mówi, a obiecanki tanich domów, kredytów i przede wszystkim prostej biurokracji, że wystarczy projekt zanieść, zgłosić i możecie budować, jest zbyt piękny i tu niejednokrotnie było coś obiecywane w tym kraju i nie było dotrzymywane. Więc tak jak mówiłem, jedyne co możecie zrobić według mnie na dzień dzisiejszy, zrobić sobie zgłoszenie takiego domu do 35 i czekać. Jeżeli będziecie mieli zgłoszenie zrobione, macie 3 lata na rozpoczęcie budowy, zawsze możecie anulować i sobie zgłosić to magiczne 70 metrów, jeżeli takie powstanie. Jednakże uważam, że jest to cały czas i podtrzymuję zdanie, kiełbasa wyborcza i dzisiaj jest wow na internecie, jutro będzie, za tydzień będzie, za miesiąc będzie, a później się okaże, że ktoś po prostu tego nie pamięta. Już niejednokrotnie było mówione, że... Albo nie będę podchodził do tematów polityki. Obiecałem sobie, że temat polityki po prostu nie będę poruszał, więc nie będę mówił to, co kiedyś obiecał i co mówił, a później się okazało, że dana osoba już na tym stanowisku nie była i to, co było obiecane, niestety nie zostało zrobione. Nie poruszam polityki, uważam, że odniosłem się tak jak chciałem i uważam, że już nie powinno być do mnie więcej wiadomości typu weź Paweł coś powiedz, ponieważ siedzisz w tych domkach już 2,5 roku, więc może coś powiedzieć na ten temat, bo może ja coś wiem. Wczoraj piłem z Jarkiem i mi powiedział, że będą domy, więc nie wiem. Moje zdanie jest takie, że jest to niemożliwe do wykonania, ponieważ są to zbyt duże konstrukcje, ktoś to musi obliczyć, ktoś to musi odebrać, ktoś musi posprawdzać. Jeżeli uważacie, że proste zgłoszenie takich budynków przejdzie bez całej procedury, bez nadzoru, bez kierowników, no to czekajcie,